10 grudnia wspominamy błogosławionego Arseniusza Strigolo, zakonnika. Arseniusz urodził się 13 czerwca 1849 roku w miasteczku Trigolo koło Kremony w Lombardii w północnych Włoszech. Na chrzcie otrzymał imiona Józef Antoni. Był 5. z 12 dzieci. Jego rodzice byli właścicielami piekarni i sklepu przy niej. Zapewnili mu wychowanie chrześcijańskie w czasach wrogich kościołowi. Od dziecka Józef pragnął być kapłanem i to świętym. Cenił wartość nauki, ale uważał, że kapłan powinien być nie tylko dobrze wykształcony, ale też prawdziwie pobożny. W swoich notatkach zapisał m.in. bez prawdziwej pobożności człowiek często staje się przeszkodą dla Boga. Po formacji w wieku 25 lat, 21 marca 1874 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w kilku parafiach na terenie swojej diecezji. Był gorliwym i ofiarnym kapłanem, ale ciągle odczuwał niedosyt. Pragnął tylko i wyłącznie pełnić wolę Bożą. Za zgodą swojego biskupa wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, czyli jezuitów. Z entuzjazmem przeżywał formację i podejmował posługę kapłańską, mimo że nie cieszył się dobrym zdrowiem. Często prowadził rekolekcje dla sióstr zakonnych. Był ich spowiednikiem i doradcą. Jego ofiarną służbę bardzo cenili przełożeni. Posyłany był do pracy w różnych klasztorach jezuickich. Gdy posługiwał w Wenecji, poznał Pasqualinę Fumagalli, dość niezwykłą jak na owe czasy kobietę. O buntowniczym i władczym charakterze, byłą zakonnicę, wydaloną za brak posłuszeństwa z francuskiego zgromadzenia sióstr Matki Bożej Dobrej Rady. Mimo to dalej chciała być zakonnicą i zgromadziła koło siebie grupę dziewcząt i starszych kobiet, tworząc z nich nowe zgromadzenie Matki Bożej Pocieszycielki, ale bez wyraźnie określonych celów i charyzmatu. Była to na tyle duża grupa, że Pasqualina tworzyła domy w Turynie i Mediolanie, nie konsultując tego z miejscowymi biskupami. Ksiądz Józef, jako człowiek prostoduszny i ufny, skierował dwie dziewczyny, które chciały podjąć życie zakonne, do domu Pasqualiny w Turynie. To stało się powodem niezadowolenia jego przełożonych zakonnych. Z powodu wielkiej nieroztropności, jak to określono, 24 marca 1892 roku został usunięty z Towarzystwa Jezusowego. Ksiądz Józef przyjechał później do Turynu. Tam arcybiskup Dawid Riccardi poprosił go, aby zatroszczył się o młode zakonnice ze zgromadzenia Matki Bożej Pocieszycielki. Była to właśnie część dziewcząt, które zgromadziła wokół siebie Pasqualina Fumagalli. W 1893 roku Józef napisał dla nich reguły zakonne. Kierował zgromadzeniem przez 10 lat i znowu został fałszywie oskarżony i oczerniony. Ksiądz kardynał Andrzej Ferrari, arcybiskup Mediolanu, tercjarz franciszkański i późniejszy błogosławiony, poradził mu, by wstąpił do zakonu ojców kapucynów. Józef posłuchał tej rady i w 1902 roku, w wieku 53 lat, poprosił o przyjęcie do zakonu ojców kapucynów. W wieku 53 lat wstąpił do zakonu ojców kapucynów i tam rozpoczął formację. Przyjął imię Arseniusz Maria da Trigolo. Zamieszkał w klasztorze w Bergamo. Był cenionym spowiednikiem i kaznodzieją. Prowadził wiele grup trzeciego zakonu franciszkańskiego, a także powierzono mu formację przyszłych kapucynów. Łączył pragnienie czynienia wszystkiego na większą chwałę Bożą z radosną prostotą, cichością i pokorą. Ceniona była jego wielkoduszność, roztropność i mądrość, a także milczenie wobec niesłusznych oszczerstw i oskarżeń. Cierpiał, ale się nie bronił. Nazywano go męczennikiem milczenia. Zmarł w Bergamo 10 grudnia 1909 roku w wieku 60 lat, z czego 13 z nich przeżył w rodzinie, 12 w seminarium w Kremonie, trochę więcej jak rok jako kapłan diecezjalny, 17 lat w zakonie jezuitów, 10 jako przełożony Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszycielki i 7 w zakonie ojców kapucynów.
Beatyfikowany był 7 października 2017 roku. We mszy świętej beatyfikacyjnej kardynał Angelo Amato tak go określił podczas homilii. Ojciec Arseniusz był dumny ze swego kapłańskiego powołania i apostolatu dobroci. Kochał modlitwę, ofiarę i pracę. Był cenionym mistrzem życia duchowego i mądrym spowiednikiem. Cnota pokory i miłości były podstawą jego duchowości. Doświadczył tego na sobie. Często zalecał: bądźcie pokorni, nie bójcie się uniżenia. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Arseniusza do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.